Szczęść Boże, ksiądz Ryszard Halwa. Państwa moim gościem jest pani Maria Sędziak, specjalistka od medycyny naturalnej. Państwo już znają z różnych wywiadów. Pani Mario, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali m.in. o akupunkturze. Są różne zdania. Niektórzy księży i świeccy uważają, że to jest szamaństwo. Natomiast stanowisko Watykanu jest zupełnie inne. Jeżeli nie łączy się tego z szamaństwem, niedawno znajomy, z którym jechaliśmy gdzieś tam z Pomorza, wynalazł to w języku włoskim. Pan gdzie kleryk, jest, żeby tak, powiedzieć. Tak, to jest osoba, która się zna na tym. Przetłumaczył to na język polski. Okazuje się, że jeżeli nie łączy się z tego z szamaństwem, to jest to dobre, bazowanie na naturze. Niech pani opowie, na czym polega akupunktura. Otóż tak kontynuując księdza wypowiedź, chciałabym też, żeby państwo przeczytali ten artykuł, który będzie zamieszczony na prawem.pl, jakby ten artykuł, o którym rozmawiamy teraz, prawda, który ten pan kleryk znalazł, żeby ludzie też widzieli, że jest podparcie do tego, o czym tutaj rozmawiamy. Bo nieraz mówi się o jakichś tam odkryciach naukowych, że naukowcy to i to powiedzieli, a potem się okazuje, że to jest wcale nieprawda. Otóż my mówimy prawdę tutaj po prostu, bo nikomu nie zależy na tym, żeby kogoś gdzieś tam zwodzić. Więc jeśli chodzi o akupunkturę, jest to elementem medycyny chińskiej, a medycyna chińska została wpisana oficjalnie na listę nauk przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia. W 2013 bodajże roku widziałam nawet w telewizji polskiej, to była Jedynka albo nie pamiętam, która to była, w każdym razie był pan profesor urolog, jak i pani doktor, nie pamiętam czego, bo to już było tak dawno. I oni właśnie cieszyli się i przedstawili to. Może nawet odszukamy to nagranie, żeby też zamieścić gdzieś link do niego, żeby państwo też posłuchali o tym, co oni mówią. Otóż medycyna chińska składa się z akupunktury, czyli nakłuwanie igłami. Igły są bardzo cieniutkie. Teraz się nie używa takich igieł wielorazowego użytku jak kiedyś. No, w niektórych gabinetach używa się dalej, ale te gabinety też no, parają się takim szamanizmem, bym powiedziała, gdzie nie polecam chodzić. O tym będzie w dalszej części dzisiejszej rozmowy. Natomiast wracając do igieł, aktualnie używamy igieł jednorazowych, bardzo cieniutkich, grubości włosa, ale to też zależy, grubość zależy od tego, jak głęboko mamy dotrzeć. Jeśli chodzi na przykład o pośladek, na przykład praca w obrębie pośladka, no niektórzy mają więcej tego tłuszczyku i żeby dotrzeć do tych punktów, które głębiej leżą, na przykład przerwie kulszowej, świetnie działają takie zabiegi. Jeden zabieg, ostatnio nawet miałam pana, który przyszedł z ogromnym bólem, z pieczeniem pośladka, rwa kulszowa. Jest to bardzo bolesne. Ciągnął nogę ze sobą, dokładnie, promieniowało mu tyłem pośladka, czyli tą gałęzią nerwu, która kończy się przy ścięgnie Achillesa, przypięcie. I miał pełne objawy rwy kulszowej, skręcony przyszedł, ledwo chodził. Po jednym zabiegu 80% ulgi. Już jak wstawał po zabiegu, akupunktura. Ale to był stan ostry. W stanach ostrych są możliwe tak zwane teatralne uzdrowienia, czyli pacjent przychodzi płaczący, wychodzi szczęśliwy, kwitnący. Niesamowite. Dokładnie, ale takie jak gdyby te uzdrowienia tak zwane teatralne, no my to tak nazywamy, to jest w formie takiego żartu nazwa, bo chodzi o to, żeby pokazać, jak to szybko działa, prawda? Więc takie leczenie jest możliwe wyłącznie w stanie ostrym, czyli ból zęba ostry, migrena, ból narządów wewnętrznych, czy to prawda, jelit, czy żołądka, czy nerek, jakaś kolka żółciowa, kolka nerkowa, no i jak
najbardziej rwa kulszowa, czy bóle reumatyczne, bóle stawów. Z bólem stawów to jest też tak, że stawy, jeśli już bolą, na przykład to z powodu zwyrodnienia, chociaż bywa też zaostrzenie, stany zapalne, reumatoidalne zapalenie stawów, czy łuszczycowe zapalenie stawów. Nieraz stawy są obrzęknięte bardzo mocno. Wtedy dobiera się zestaw punktów, którym jak gdyby akupunktura to jest zestaw punktów, którymi dajemy znać, pracujemy na ośrodkowym układzie nerwowym, sterujemy jak gdyby mózgiem, układem nerwowym, żeby dał dalej sygnał narządom, co mają ze sobą zrobić. Bo organizm w stanie choroby albo sam jest w stanie to usunąć, czyli tak zwany, bierzemy go na przeczekanie, czyli sam organizm usunie ten ból. Natomiast jeśli nie radzi sobie nasz organizm z bólem i potrzebna jest już interwencja medyczna, pomoc, no to wtedy warto skorzystać z pomocy tejże akupunktury, medycznej akupunktury, nie szamańskiej odmiany. Ale szamańska takiej właśnie, ludowej. Jak to ci robią? Jak rozpoznać, że to jest akupunktura szamańska? Otóż nie ma żadnego wywiadu, po pierwsze, bo chciałam nawet powiedzieć, że są posążki Buddy w gabinecie. Nawet słyszałam o takim przypadku, pacjenci opowiadają po prostu, że trafili do osoby, która miała czapeczkę z dzwoneczkami i biła w gong. Zabieg się rozpoczyna i po 3 minutach zabieg już był skończony. Po prostu wkuł parę igieł i koniec. I praktycznie tych samych punktów używał przez cały czas, bo ludzie opowiadali. Pytałam się, gdzie kłuł, co robił. No to były igły właśnie wielorazowego użytku, grube, tępe, zero dezynfekcji jakiejś porządnej było. Sprzedawał te igły w takiej fiolce jak próbówka. W próbówce zalewał to spirytusem, po wyjęciu z ciała dalej te igły trafiały do spirytusu, czyli z tą krwią razem, a wiadomo, że spirytus nie zabije wszystkich patogenów, bo są takie jak prątki gruźlicy i tam trzeba już o wiele mocniejszych specyfików chemicznych, żeby to wszystko zabić. No i najlepiej używać porządnych płynów do dezynfekcji, tylko że te płyny są drogie z hurtowni medycznej, takie jak się stosuje no, na sali zabiegowej, na sali chirurgicznej. To jest jak najbezpieczniejszy długo płyn. Długo trwa taki u pani. Jak takie... długo trwa zabieg? To zależy od przypadku, co komu trzeba zrobić. Czy to jest tylko jedna jak gdyby część ciała, na przykład przód, czy razem z tyłem łączymy. To jest indywidualna już taka kwestia. Powinna być na pewno diagnoza. Jeśli ktoś przychodzi na przykład nowy, tylko z rwą kulszową, dajmy taki przykład. Nie znam tego człowieka wcześniej, nie znałam go wcześniej, nie jest moim pacjentem, nic o nim nie wiem, ale ma rwę kulszową, jest to stan ostry, działamy na rwę kulszową. Tak jak w przypadku na przykład COVID-a, że receptura jest teleporada i receptura na stan ostry, prawda, na zapalenie płuc i na te wszystkie objawy COVID-owe no czy grypowe. Tak podobna rzecz. I nie da się przyjąć pacjenta z COVID-em, tylko pani wtedy teleporadę tak, ma. Żeby się nie zarazić. I zioła przepisuje. Tylko że pacjent z rwą kulszową, o ile nie ma choroby zakaźnej, to jest jak najbardziej mile widziany i zapraszany osobiście, bo ja nie jestem w stanie na odległość przeprowadzić zabiegu. Jeśli chodzi o przeprowadzanie zabiegów na odległość, to mi się to z bioenergoterapią skojarzyło. I po wywiadzie w Realu 24 ktoś tam napisał komentarz, że on jest za medycyną naturalną. Właściwie bardzo miły komentarz napisał, ale też o bioenergoterapii pisał, że on gdzieś tam korzystał. Otóż ja nie praktykuję pani. W ogóle, znaczy czy polecam, czy nie polecam, to nie moja branża. Jasne. To nie moje zainteresowanie, ja kompletnie nic nie wiem na ten temat. Nie interesowało mnie to nigdy, nie, jak gdyby nie czuję potrzeby, żeby się tym nawet interesować. Do niczego mi to nie jest potrzebne, żeby osiągnąć jakiekolwiek efekty, prawda, lecznicze lub jakieś tam zadowolenie osobiste. Nie potrzebuję tego. Tak samo Reiki. Jest to forma dla mnie bioenergoterapii. Chociaż mogę się tutaj mylić, bo ja nie jestem ekspertem ani od Reiki, ani od bioenergoterapii. Czyli pani się tym nie zajmuje? Nie zajmuję, bo mnie to nie interesuje po prostu. Poza tym
nie zna, to znaczy jeśli chodzi o takie kwestie już bardziej pracy z energiami, to jestem bardzo powściągliwa, bo ja no, nie ukrywam, że trochę boję się tego. Bardzo dobrze. Po prostu nie czuję się z tym komfortowo. Nie chciałabym wchodzić w żadne takie tematy, gdzie ludzie na przykład też jakiś tam aniołów wzywają. No to już jest za daleko. Czyli to jest bazowanie na naturze po prostu. Tak, ja bazuję na naturze, tak. Jak i na nauce. Jak na nauce. Życie tak. W zgodzie z naturą, jak i też no, nie stronie od medycyny akademickiej, bo to też nie jest tak, że leki są złe, tylko trzeba zawsze dobierać takie leczenie, żeby pacjent jak najszybciej wrócił do zdrowia, a nie żeby jego po prostu przetrzymywać, żeby pacjent wracał do gabinetu. I w nieskończoność taka terapia trwała. Ludzi jest bardzo dużo i na pewno będą do nas chętni wracać, jeśli jak najszybciej wyzdrowieją. No i będą nas polecać innym ludziom. Ja leczę całe rodziny. Zaczyna się no od właśnie, jednej bo osoby. To wiem, że u nas niedawno była tak. Akurat pani już zapisała swojego tak. Męża, syna na wizytę, także są zadowoleni z tego. Tak, a przed tą panią była też pacjentka, która jest już piątą z rodziny tej, którą leczę. Bo ksiądz tak, też zna. Tak. Otóż wracając do akupunktury. Pracuję na punktach akupunkturowych tak zwanych, które znajdują się na meridianach. Czym są meridiany? To są naczynia meridiany. Są naczynia krwionośne, żylne i naczynia limfatyczne, jak i naczynia meridianowe, na których znajdują się punkty akupunkturowe. Meridiany znajdują się w skórze, która jest największym narządem organizmu i stanowią część układu nerwowego. W medycynie akademickiej mówi się o tym, że układ nerwowy steruje organizmem. Jest to jak najbardziej prawda, tylko że jest jeszcze coś ponadto, są właśnie meridiany, które sterują układem nerwowym. Nie wiem, co jest ponad meridianami, bo tak daleko nie mamy takiej wiedzy rozszerzonej. Może coś jeszcze jest. Nie mówię, że nie, bo mamy rok 2021 i nie wiadomo, co jeszcze odkryjemy, prawda? Dopiero zaczęliśmy latać w kosmos od niedawna. Od niedawna jest tak zwana medycyna nuklearna. Każda dziedzina medycyny rozwija się, co mnie bardzo cieszy. I tak samo naturalna medycyna się rozwija, medycyna chińska się rozwija. Jestem bardzo wdzięczna tym ludziom, przodkom wszystkim, jak i z medycyny akademickiej, tak i z naturalnej, którzy no, poświęcili swoje życie dla nauki. Tylko że taki naukowiec, właściwie to poświęcenie nie jest dla niego takim wyżyczeniem, on po prostu tego chce. On czyli tym to żyje, z pasji to robi. To z pasji, dokładnie. Tak jak pani leczy, z pasji dokładnie, też. Dokładnie, z pasji. I wtedy jest ogromna przyjemność. Praca w danej dziedzinie, która nas interesuje, nie ma tak zwanego syndromu poniedziałków. Nawet przy myciu zębów przysłowiowym wpadają pomysły do głowy same. Jak ktoś się interesuje danym tematem i z radością chce tego tematu, no to on żyje właściwie wyżyczeniami, ale te wyżyczenia nie sprawiają mu żadnego problemu. Bo na przykład nie idę, znajomi mnie gdzieś do kawiarni zapraszają na jakieś, powiedzmy, no nie wiem, w sobotę, żeby pójść z nimi, a ja odmawiam, bo ja mam swoje obowiązki do zrobienia, ale te obowiązki sprawiają mi przyjemność po prostu. Ja się uczę, ja się rozwijam. Przy łóżku mam mnóstwo książek właśnie związanych z moją branżą, z medycyną, jak i z medycyny akademickiej, bo ja dalej chcę się kształcić. Człowiek powinien całe życie się uczyć. Bo rozumiem, nauka że się pani nie kończy jest wykształcona wszechstronnie i między innymi potrafi ultrasonograficzne badania robić. To znaczy, i tak dalej. Ultrasonografię skończyłam Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii, jak i Wielkopolską Szkołę Diagnostyki Obrazowej. Moje dyplomy można znaleźć na Instagramie. Wiszą u mnie we wrocławskim gabinecie wszystkie na ścianie. Natomiast na Instagramie można znaleźć zdjęcia. A jak ktoś się chce osobiście z nimi zapoznać, to zapraszam do gabinetu. I
w kwestii ultrasonografii skończyłam te szkoły, żeby wiedzieć, umieć odczytać zdjęcia, prawda, żeby też umieć zobaczyć na przykład ten nowotwór, jak on wygląda, żeby też umieć zrozumieć opisy, które do mnie trafiają, bo uczyłam się łącznie z medycyną naturalną też elementy medycyny akademickiej, bo to jest nieodłączne właściwie, bo jakbym mogła zajmować się leczeniem pacjentów, jakbym się nie znała na medycynie akademickiej. Ale więc wspomniała Pani podstawy jak najbardziej o leczeniu między innymi nowotworów. Jakie Pani ma sukcesy? Bo to jak jest najbardziej. Trudna zaraz rzecz. O tym powiemy. Ja prosiłabym, żeby ksiądz jeszcze wrócił do tego tematu, jakbym zapomniała, ale jeszcze chcę wrócić do tej ultrasonografii. Jasne. Że to nie jest tak, że można się do mnie umówić na USG jak do radiologa. Ja po prostu dla siebie to USG robię, bo przychodzą ludzie nieprzebadani. Na przykład przychodzi ktoś bez USG do mnie, robił 5 lat temu lub w ogóle osoby zdarzają się, które nigdy nie robiły. Ma człowiek, nie wiem, 40 lub 50 lat, a on nigdy nie robił USG w życiu. No i przed podaniem roślin, ponieważ no, nieraz jest nagonka na rośliny, niesłuszna zresztą bardzo, no to ja wolę zbadać tego człowieka, bo się śmieję, że ja szukam jak urząd skarbowy w środku w ciele, bo ja wolę po pierwsze wiedzieć, z jakiego punktu wyjścia startujemy, co ja mam zrobić, jak ja mam pomóc temu człowiekowi, z czym ja mam do czynienia po prostu, bo ja się czuję swobodnie, ja się czuję bezpieczniej i pewniej, jak ja wiem, z czym ja mam do czynienia po prostu. Czyli to rozumiem, że to jest tak zwana diagnoza. To jest elementem diagnozy jak najbardziej, która jest no, 80% sukcesu leczniczego, to jest właściwa trafna diagnoza, bo leczyć potem jest czym jak najbardziej. I właśnie w procesie diagnozy powstaje czasem wiele błędów. Jeśli zbyt mało czasu się poświęci na zapoznanie się z historią choroby, z przebiegiem leczenia wcześniejszego, z historią życia pacjenta nawet, bo im więcej szczegółów będziemy wiedzieć o jego stanie zdrowia, o jego samopoczuciu, interesuje mnie każdy szczegół, bo ja się wtedy czuję pewniej. Ja wiem, jak ja się mam poruszać, w którym kierunku, co ja mam, jakie ja mam rośliny dać. Ja mam do dyspozycji blisko 400 roślin, jest 700 roślin leczniczych, no, czy tam prawie 700. Natomiast w Europie, czy w tym sklepie zielarskim, w którym dysponuje koncentratami lub suszonymi roślinami, tam jest blisko 400 roślin, z których sama piszę indywidualne moje autorskie receptury, a dlatego indywidualne autorskie, że no, mogę to tak porównać, że wyrosłam już z suplementów. Aha, najpierw jasne. Bazowałam na gotowych recepturach, których jest ponad 1000. Mówię o chińskich recepturach. Jest ponad 1000 tych receptur. Musieliśmy się ich uczyć w szkole. Jestem bardzo też wdzięczna wszystkim moim nauczycielom, na przykład Matthias Huneke, Claude Diolose, profesor Sun Peilin, dr Bartosz Chmielnicki. Bardzo jestem wdzięczna tym wszystkim ludziom, jak i pan Adam Kowalski, też nauczyciel wspaniały z Krakowa, ze szkoły Instytutu Medycyny Naturalnej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie. Spędziłam tam naprawdę wspaniały czas, wiele lat tam się uczyłam i bardzo dziękuję wszystkim ludziom, jak i dyrektorowi tej szkoły za to, że chce się im to wszystko robić, że przykładają się do rozwoju medycyny właśnie naturalnej, medycyny chińskiej również. Ale chcę teraz zapytać, bo chcę kontynuować to pytanie, które wcześniej zadałem, o efektach, między innymi związanych z leczeniem nowotworów, bo to jest bardzo poważna rzecz. Dokładnie, jest to bardzo poważna rzecz. I tutaj kontynuując ten wątek, który tam zaczęłam z recepturami indywidualnymi. Otóż wyrosłam już z tych gotowych suplementów, gdyż nie były one wystarczające dla mnie, bo jak i w przypadku nowotworów, które są poważnymi chorobami, tak i w przypadku chorób neurologicznych czy chorób różnych narządów, wszystkie choroby są poważne, prawda? Nie można powiedzieć, że coś jest niepoważne, bo nawet zwykła grypa, zwykła tak zwana grypa, do której się już przyzwyczailiśmy, no to kiedyś, jak nie było jeszcze leków, to no,
no, niestety zbierała swoje żniwo. Teraz już medycyna akademicka też wynalazła różne środki, bo też się rozwija do leczenia różnych chorób, w tym zakaźnych, ale można mieć też powikłania, więc nawet taka zwykła grypa potrafi być również groźna w skutkach, zwłaszcza dla osób w starszym wieku lub z chorobami przewlekłymi. Otóż w kwestii tych indywidualnych receptur dalej, kontynuując, gotowe receptury mają już swój tak zwany uniwersalny skład, czyli coś, co pasuje pod pewne symptomy, pewne objawy, pod daną jednostkę chorobową, na przykład na chorobę serca. Tylko w medycynie chińskiej nie ma czegoś takiego jak choroba serca, choroba wątroby. Tam są różne przyczyny tych chorób i receptur na chorobę serca może być 100 lub 50, bo przy okazji są inne choroby współistniejące. Różne przyczyny wywołują te choroby, więc nieraz tą samą recepturą będziemy leczyć chore nerki, czy chore kolano, czy ból głowy, jak i chore serce. No tak już po prostu mówię teraz jako przykład. Natomiast taka sama choroba serca u dwóch, czy trzech, czy czterech różnych osób, na przykład stan po stentach, po zawale serca, ale u nich przyczyny będą różne i będziemy tych ludzi leczyć zupełnie inaczej. Bo w medycynie chińskiej jest takie pojęcie, że jedna choroba wiele leków, natomiast wiele chorób ten sam lek. Bo chodzi o przyczynę, która spowodowała dane objawy i choroby współistniejące również. A przyczyny w medycynie chińskiej są pogrupowane. Są takie pojęcia jak zimno, gorąco, toksyczne gorąco, to jest w przypadku nowotworów na przykład toksyczne gorąco tak zwane, wewnętrzny wiatr, czyli choroby neurologiczne, puste gorąco, czyli między innymi stany zapalne. Po prostu Chińczycy nazwali to, dalej używamy tą terminologię z dawnych czasów, bo ludzie kiedyś, jak nie było jeszcze tej medycyny akademickiej, również w Chinach, bo przecież Chińczycy nie tylko medycynę naturalną stosują, również stosują medycynę akademicką, ale jak gdyby ta terminologia została zachowana i to wcale nie znaczy, że mamy do czynienia, że medycyna chińska jest taka łatwa, bo jest tylko gorąco, zimno, wiatr, wilgoć, luz i proszę cztery rzeczy, czy pięć, czy siedem i już wiemy, co robić i jak leczyć. Nie, nie, nie. Pod każdym z tym to jest hasło. Zimno to jest takie hasło, które jest kategorią z różnymi podkategoriami i są tomy książek na ten temat. Każda z tych kategorii wilgoć, gorąco, zimno to są tomy książek z wiedzą rozległą, która również ewoluuje, bo nie bazujemy na wiedzy sprzed 5000 lat, ani sprzed 1000 lat, ani sprzed 100 lat. Oczywiście wykorzystujemy podstawy, bo podstawy muszą być, tak samo w medycynie akademickiej są podstawy, które człowiek musi wiedzieć, bo inaczej nie pójdzie dalej, nie będzie się rozwijał, jak i nie będzie rozwijał medycyny dalej, bo każdy, kto pracuje z nauką, to też jakiś wkład własny zostawia w rozwoju tej medycyny. Czyli rozumiem, że ta medycyna chińska też rozwija się. Rozwija się, jak najbardziej się rozwija, unowocześnia się również. Pani wspomniała, że indywidualne receptury przepisuje, ale chyba na COVID to nie da się przyjąć pacjenta. Jedynie przez wizyta polega na online, na rozmowie i wtedy przepisuje się recepturę. Tak, teleporada. Zaprojektowałam trzy receptury, tak zwane uniwersalne, gdyż nie widzę pacjenta, więc nauczyłam się, czym jest COVID, bo ja mam specjalizację również z chorób zakaźnych. W ziołolecznictwie, prawda, w akupunkturze, bo niektóre choroby zakaźne, no, można przyjąć pacjenta, bo jak gdyby nie przejdzie to na mnie, jak na przykład żółtaczka, to nie jest choroba zakaźna, którą ja się mogę zarazić drogą kropelkową, tylko poprzez kontakt z krwią pacjenta, a wiem, jak się zabezpieczyć, jak mu robić akupunkturę, żeby i pacjent był bezpieczny i żebym ja też była bezpieczna. Bo ale ja chcę powiedzieć, pani Mario, że byłem zauroczony tym, że
tutaj często u nas występował polityk, pan prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, piękne pismo, podziękowanie do pani napisał, jak pan pani Bogusław pomogła Rogański. Jego żonie, która była chora na COVID, bardzo szybko doszła do siebie. Także to są efekty tak, to pani są pracy. Efekty, dokładnie. Ona dostała te uniwersalne receptury dla wszystkich, bo zajmowaliśmy się tylko stanem tym ostrym, czyli objawami covidowymi. Receptury są tak skonstruowane, żeby leczyć również wszelkie wirusy grypy, wszelkie odmiany, wszelkie mutacje grypy, jak i wszelkie takie patogeny, powiedzmy standardowe w czasie przeziębień zimowych, czyli stafilokoki, pneumokoki, streptokoki, wszystko co bytuje w drogach oddechowych. Są o szerokim spektrum działania. Działają przeciwgorączkowo również. Bardzo szybko gorączka spada po przyjęciu już nawet jednej dawki tej zawiesiny, bo tutaj robimy zawiesinę. Są to koncentraty, wyciągi roślinne, czyli to, co się wkłada w kapsułkę, tylko nie zakapsułkowane, a sklep zielarski zmieszał te koncentraty do jednego pojemnika, czy tam do dwóch, w zależności od gramatury, ile się zmieści do pojemnika. No i na podstawie mojej autorskiej receptury, czyli daję do sklepu, znaczy pacjent wysyła, ja daję pacjentowi jego recepturę, a on wysyła do sklepu. Jak długo czeka się na zioła? Do 2 dni roboczych powinien sklep Myślę, zrealizować. Że będziemy w tym odcinku kończyć, bo jeszcze to nie nasze ostatnie spotkanie ze specjalistką medycyny naturalnej. Chciałbym podziękować za udział w wywiadzie, za Dziękuję cenne informacje. Również. A jak ktoś chce więcej się dowiedzieć, na portalu prawy.pl też pani wypisuje wszystkie choroby, jakie pani leczy. Czym wspomaga? Poprzez swoją wiedzę, poprzez zioła i tak dalej, czy też dzisiaj doszła akupunktura. Tak. Dziękuję Państwu. Państwa moim gościem była pani Maria Sędziak, specjalistka od medycyny naturalnej. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Thank you.